Siemanko, cześć, czołem, hej, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice. W dzisiejszym odcinku po prostu draft króla, króla wolei, lecimy. Jak się siada czasami? Wole, ale nie, wolejami tak wypadają. Król woleja jest tylko jeden. Kibicu, ciągle za mało końców? Zajrzyj na superkońsy.pl. Najlepsze ceny w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa i tysiące zadowolonych klientów. A z kodem KIBIC otrzymasz końsy 5% taniej. Zapraszam, link w opisie. Moi drodzy, od dłuższego czasu pojawiały się już właśnie tego typu komentarze, żebym zrobił draft według Nexioma, czyli po prostu zawodników z najlepszą statystyką wolei. No i w końcu przyszedł czas po świętach, żeby na spokojnie usiąść i zrobić tego typu draft. Tutaj pomysł od Agata Psica. 900 łapek w górę, serducho ode mnie. Draft Nexioma, czyli wybierasz zawodników o najwyższej statystyce wolei. Pozdro, pozdro dla mnie, pozdro dla was, oczywiście pozdro dla pana Nexioma. I moi drodzy, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, doskonale wiecie co zrobić. Łapeczka w górę, mile widziana, nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. Mój też możecie zasubskrybować. I dziękuję, dziękuję za przekroczenie 200 tysięcy subskrypcji. Jest nas już aż tylu, ale nie zatrzymujemy się, lecimy dalej. Kolejne cele przed nami i kolejne odcinki przed nami. A jaki odcinek właśnie z cyklu draft za tydzień o 15:30 we wtorek? Wszystko zależy od was, także komentujcie, dawajcie swoje propozycje właśnie w komentarzach, zostawiajcie łapeczki w górę pod tymi, które wam się podobają, a tymczasem już nie przeciągając, zapraszam was właśnie na draft Nexioma FIFA 19. Patrzymy na woleje, lecimy! Formacja, umówmy się, jest tutaj najmniej ważna, także 4, 3, 2, 1, po kolei zjechaliśmy sobie w dół i uwaga, ikony pierwszeństwo, a jak nie, to patrzymy na woleje. A będziemy to sprawdzać oczywiście w szczegółach strzelania, przedostatnia pozycja woleje. Neymar 8-4, Robben 8-6, Firmino 8-1, Rodrigo 8-1, 8-8 Marco Reus. Zobaczmy, kto będzie napastnikiem w naszym składzie. Same informy. No dobra, rzut oka na ich woleje. W tym zestawieniu najlepszy okazał się Iago Aspas 89, tymczasem prawy napastnik. Zobaczmy, kto tutaj, może jakaś ikona? Jest i ikona, mówię, mam. George Best. Witam cię, panie. Także środek pomocy teraz. Proszę bardzo. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. Patrick Vieira. Kolejny środkowy pomocnik. Nie no, to już bez ikony. To nie ma szans. Oczywiście, że nie ma szans. Tutaj chyba Fred powinien mieć najlepiej. I potwierdziło się, Fred ma wolej 70. Także zawodnik Manchester United wskakuje do nas do składu. Czas na trzeciego środkowego pomocnika, a będzie nim... Chyba Pogba. Moi drodzy, Paul tu daje radę. 92 woleja ma ten pan, także kolejny zawodnik Manchester United w składzie. W takim razie zapraszam was do obrony. Jako pierwszy lewy obrońca. Tutaj tak Jafiko wysiadł, jak nie wiem, ale najlepszy pod względem wolei Kolarow. 68. Nie z ligi angielskiej, a z francuskiej. Dokładnie chyba to jest druga liga francuska. Brazylijczyk Pablo. No witam cię, 52 wolei masz, także zobaczmy, może drugi środkowy obrońca będzie z jakiejś ligi angielskiej, Sergio Ramos, to ty! Zdecydowanie tak, nie ma innej możliwości, Sergio Ramos 83, czas na prawego obrońcę i tutaj będzie... Lang? Lang! No jakżeby inaczej, 73 woleja, czas na bramkarza, a u bramkarzy na co będziemy patrzeć? Na wykopy chyba, co? No bo jak woleje, idźmy w wykopy. Chyba, że będzie ikona, wtedy ikona, ale czy to jest możliwe? Oczywiście, że nie. Także pod względem wykopów najlepszy tutaj Pepe Reina. No to przejdźmy do ławeczki, nie ma się nad czym zbytnio więcej zastanawiać. Zobaczmy dalej, jak to będzie, a tu! William, ale niestety 65, a tu dużo lepszy inform Di Marii, 82 woleja. No nieźle, nieźle powiem wam, chyba wychodzi na to, że Lacazette, a może Higuain? Nie wierzę, że aż tyle, Lacazette 86, ale Gonzalo Higuain 90 z woleja. Chyba wszystko wskazuje na to, że będzie to Sigurdsson. Ale nie, 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 moi drodzy. Mario Götze, Borussia Dortmund 86. Gościu o niesamowitym nazwisku, a mianowicie Boudewoz. Czy jakoś tak. 73 woleja okazał się najlepszy z tej piąteczki. Marcelo? Czy nie Marcelo? Ja bym brał Marcelo. No ale jak? Jak Marcelo, jak Alaba? Przecież dużo lepszy jest z woleja. 68. Także Austriak z Bayern Monachium. Jak w ogóle lecimy dwójkami? Kolejny Austriak, tym razem Fuchs.
72 voleja. Pora na jeszcze jednego bramkarza, może Ikona? A dlaczego nie? No bo nie. Dawid De Gea 87. Witam cię w składzie. No dobra, no to jeszcze lecimy z ostatnią piątką naszych najlepszych woleistów. Jeżeli w ogóle tak to się odmienia, miejmy nadzieję, a tymczasem rozpoczynamy od Timo Wernera, moi drodzy. 89, kolejny Niemiec w składzie. Koulibaly w ogóle jaka karta, ale z wolejem to on chyba nie ma za dużo wspólnego. No niestety nie ma, tylko 32 tego woleja, ale Insigne, który również jest z Ligi Włoskiej, 74. Ostatnia trójka naszych mistrzów woleja. Czyżby Olivier Giroud? No dokładnie tak! Zawodnik meczu UEFA Europa League 86. No to jeszcze dwójeczka, może jakaś ikonka? Taka przedostatnia? A tymczasem Cristiano Ronaldo Inform 95. I nie ma innej możliwości. 87 volley, jeżeli chodzi o tego Portugalczyka z Juventusu. Moi drodzy, no ostatni zawodnik naszego draftu według Nixioma, czyli volley. A będzie to Vinicius? Tak jest! 88 tego Brazylijczyka, jeżeli chodzi o voleje. Jest tutaj co układać, nad czym się zastanawiać, także może tym razem dajcie mi wyjątkowo 4 sekundy. Za chwilkę się widzimy i kontynuujemy nasz draft. Okej, moi drodzy, już wszystko poukładane, standardowo starałem się tutaj zrobić najlepiej, jak tylko potrafiłem. Tutaj za dużo tych takich dwójek i Liga Angielska, Liga Niemiecka, Liga Włoska, wymieszane to niesamowicie. Ostatecznie, póki co, 89 ocena, zgranie 91. Tutaj na przykład Gonzalo Higuain zastanawia na środku obrony, ale tylko po to, żeby dać właśnie lepsze zgranie De Gea. No i tutaj ogólnie zgranie dookoła. Na pewno będzie wchodził Pablo, pozdrawiam. Będzie wchodził Cristiano Ronaldo, no i chyba też Kolarowa. Wpuścimy na lewą obronę za tego Fuchsa. 3 zmiany na początku meczu będziemy robić. No to wybierzmy trenera, zobaczmy, kto tam jeszcze nam wypadnie. A dobra, weźmy tego Angela. W takim razie będzie podsumowanie naszego draftu na Nixioma. Ostatecznie 181. Cristiano Ronaldo, Patrick Vieira, Sergio Ramos na trzech pozycjach. Oni są najlepsi u siebie, także dajcie pierwszego przeciwnika. I uwaga, 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 uwaga. Trzy ikony. Jest Marcelo Toty, 190 ocena ogólna. Aubameyang, Dembele, Del Piero. Tak wygląda przód, środek. Też Rakitic, Cruyff, Vidal. No zobaczymy, jak sobie z tym damy radę. Na początek oczywiście 3 zmiany. I moi drodzy, zapraszam serdecznie. Ruszyliśmy, miejmy nadzieję, że będzie to dobry mecz w naszym wykonaniu. Że Nixiom tutaj przyniesie nam szczęście. Ale my też mamy takich grajków jak ten pan. Paul Pogba. Paul Pogba i... Guwencja? Ależ to obronił, tam już leciał z volejem. Widzieliście tą obronę Oblaka? Zobaczcie, normalnie chyba z pół metra. I... to było z voleja i nie weszło. Jak to? Ależ piła, spalony, spalony. Spalony, nie ma gościu. Co ty to chciałbyś, co? Nie ma. I cyk. 1-0. Niestety no nie z voleja, przepraszam, ale no nie było tutaj jak podbić tego z voleja. Cristiano Ronaldo rozpoczyna strzelanie. Dobrze się gra, powiem wam, po świętach. Nic nie grałem w święta, nic. A tu proszę bardzo, cyk, 1-0. Ale spokój, chłodna głowa, lecimy dalej. Ależ piła tu do Besta. Best tam wrzuci. Tuż mu to zdjął z voleja, no czy państwo to widzieli? O Pogba? Pogba, ty musisz mocniej. Oj, 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 jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie. Jest i bramka, było niebezpiecznie i jest bramka, 1-1. Co to puścił? Co to teraz się tu wydarzyło? Jak ta piłka przeszła? O, to mi się nie podoba. FIFA jest przeciwko mnie. Ronaldo? Jak to szło w bramkę przecie? Powiem wam, że dziwno to spotkanie. Przeważamy, ale przegrywamy. Trzeba się skupić i wygrać po prostu. Dobrze, Junior, dawaj tu Vinicius, ciśnij. I volej. A, ta główka z voleja?
Tego jeszcze nie grali. Dawaj tu junior. Się nie zastanawia nad niczym. Ależ brameczka, Paulo Pogba. 2-2. Przeciwnik wziął czas, będzie robił jakieś zmiany. Czekamy. Ale tu piła do Besta. Best. No, no. Jak to miał na pustą do podania. Holender jasna, jeszcze gramy. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! 3-2. 90 już praktycznie trzecia minuta. Smutek po stronie mojego przeciwnika, ale radość w naszych szeregach zwykłych kibiców. Wygrywamy po niesamowitym meczu 3-2 i awansujemy do drugiej rundy. Także no, bez przeciągania. Pokażcie skład rywala. Moi drodzy, w takim razie proszę bardzo. Ajajajajaj. Ronaldo to ty. Luis Figo. Eden Hazard. Ta trójeczka będzie z pewnością kąsać, ale do tego jest N'Golan, De Bruyne, De Rossi. Środek pomocy, obrony ma w ogóle fantastyczny. No ale moi drodzy, ładujemy z voleja i się nie martwimy niczym. Zapraszam. Ależ tu chaos. Aspas, 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 1-0. Aż szkoda, że on musi zejść, bo w jego miejsce zaraz wejdzie Cristiano Ronaldo. Ronaldo? O, Cristiano Ronaldo. Pozdrawiam. Na spokojnie tu Ronaldo. I uwaga, 2-0. Co się tutaj dzieje? Tym razem Fred Vinicius. Pardon, pardon, ale gdzie te voleje? Moi drodzy, nie denerwujcie się, postaram się, ale no, widzicie, no, nie ma okazji, nie ma sytuacji na te voleje. Ale jeszcze postaramy się to zrobić. 2-0, 16 minuta. Zwykły kibic w formie. Ale tu posłał piłkę do Besta. Best. I... No, chciałem podbić, widzieliście, ale widzieliście to, jak chciałem podbić. Dobra, piłka do Besta. Best. I piłka w bramce, 3-0, 35 minuta, ikona Georgia Besta strzela bramkę, ale to wszystko dzięki mnie i moim umiejętnościom. Starałem się coś z voleja, ale no, w tym meczu akurat nie wsiada. Może w trzeciej rundzie, bo ta już coraz bliżej. Uwaga, dobij, słupek poprzeczka znaczy się, wiecie o co chodzi, koniec pierwszej połowy. Pełna dominacja, nie można tego nazwać inaczej. Przeciwnik coś się starał tam zrobić, ja też starałem się z volei. Zobaczcie na statystyki, 15-0 w strzałach. Wyjazd. Niestety, moi drodzy, 3-1. Przeciwnik strzela bramkę, w pierwszej połowie nie istniał, a tu wychodzi na to, że w drugiej połowie już zaistniał. Co tu się dzieje teraz? Halo? Halo? Halo, 3-2, halo, 57 minuta. Halo, halo. Ale to jest Cristiano Ronaldo, to ty, także można się go spodziewać. Na pustą. Pyk. 4-2, tak jest. Ładnie rozklepane, ładnie rozegrane. I trochę odetchnąłem. Nic z tego. To się nazywa strzał z voleja. 4-3. Czyżby to był Luis Figo? Luis Figo. Uwaga, taki zaskakujący strzał z voleja obok bramki. Dobra, wyjazd. Dawid De Gea, wyjazd. Koniec. Sędzia zakończył to niesamowite spotkanie, po którym szczęśliwie wygrywamy 4-3. Po pierwszej połowie, gdzie pełna dominacja zwykłego kibica, w drugiej połowie przeciwnik jakby napił się jakiegoś magicznego napoju. Zaczął grać niesamowicie, ale ostatecznie zwycięstwo, jesteśmy w trzeciej rundzie, to pokażcie rywala, lecimy. Zobaczmy, kto tym razem na nas czeka, a czeka na nas 5 ikon Kante, Toty. Uwaga, uwaga. No czy państwo to widzieli? Dobra, piła do Besta. Best, Best, no. Bez spalonego, bez spalonego, bez spalonego, 1-0.
Chociaż myślałem, że tam był spalony, ale nie. Volley z główki, możemy tak to uznać. Strzelcem bramki Vinicius. No nabił go po prostu na tą główkę, nabił. Najważniejsze, że wygrywamy. Dobra, trzeba to zapobiec. Oj, to żem zapobiegł. Tyle mówiłem, że trzeba zapobiec i best 1-1. Nie! Co to wsadził za bramę best na 2-1? Co? Taką bramę Kylian Mbappé? Z voleja. Tam minęło po prostu 511 zawodników ta piłka. Nie wiem jakim cudem, nie wiem co tam się stało, ale się stało. Nie podoba mi się sposób rozgrywania mojego przeciwnika. Oj. Bardzo mi się nie podoba sposób rozgrywania. 4-1. Dobra, piła tu. Vinicius. Obok. Państwo to widzieli. Jest okej. Koniec? A tak dobrze mi się grało, no. Niestety, w trzeciej rundzie porażka 4-1. Przeciwnik. No nie wiem ile poziomów lepszy ode mnie, ale lepszy co widać choćby po wyniku. I moi drodzy, draft Nexioma, czyli najlepszych wolei, dobił końca. Było kilka wolei z główki, było kilka prób wolei, chyba jakaś brameczka z woleja też siadła. Teraz nie jestem pewien, ale na pewno moi przeciwnicy strzelali bramki z wolei. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Nowych widzów zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Napiszcie również w komentarzu swoją propozycję odnośnie kolejnego drafta, który przypominam za tydzień we wtorek o 15:30. No i na dziś to wszystko. Wam życzę miłego dnia. Nexioma pozdrawiam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!